do Ciebie, Matko ukochano, chcemy przed Tobą upaść na kolana. Chcemy swe skarby swoje złożyć ręce, miej nas swoi po ręce. Zachowaj w pełny krasie to, co polskie, to, co nasze, bo jesteś naszą królową i polski chałup ozdobą. Zdecydowali się na poświęcenie tej godziny czasu dla osoby, która w szczególny sposób zapisała się w dziejach Łowicza. A no ja to tak króciutko, nie będę czasu zabierać, chociaż ładna pogoda, ale serdecznie Wam dziękujemy, Bóg zapłać serdeczną od wszystkich twórców ludowych i tych w zespołach ludowych, i od księdzoków, i tych z Łowica, i tych księdzoków poza Łowicem, za to, że tak wspaniale przypominacie nam postać Anieli Chmieliński. Wiem, że ona dużo książek napisała, dzięki temu i nie tylko cała Polska, ale i cały świat się o księdzokach dowiedział. Także serdeczny Wam Bóg zapłać, a te kwiatki to nie dowóz i no nagrodę. Dzięki. Dziecka łobruz Ci przynosi, wycinam karka, o przetrwanie prosi. Ludowe twórce Tobie się kłaniają, Tobie łoparcie mają. Niech łodzywo duch narodu, niech łotrząśnie się z zachodu, w swych korzeniach znądzie siły, tym oddali swą mogiłę. Dziękuję. Dziękujemy w imieniu tutaj PTTK za Waszą liczną i barwną obecność tutaj. Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich przedstawicieli stowarzyszeń, organizacji i instytucji, których przedstawiciele są razem z nami tutaj. Ale spotkaliśmy się, żeby po tych 80 latach oddać cześć Anieli Chmielińskiej i przypomnieć, jak ciekawą, jak interesującą i jak barwne i w przenośni i dosłownie miała ona życie. Szanowni Państwo, Aniela Chmielińska była jak gdyby obywatelką czterech miast. Urodziła się w Pułtusku w 1868 roku w rodzinie bardzo patriotycznej. Ojciec był uczestnikiem powstania styczniowego, zresztą i dziadek również wspierał powstańców, dziadek Antoni. Urodziła się, jak powiedziałem, w 1686, a już dwa, przepraszam, 68, a już dwa lata później zmarła jej matka. Ojciec samodzielnie wychowywał dwie siostry i tenże ojciec był takim pierwszym wzorcem, pierwszym przykładem tego, co należy robić dla swojej małej ojczyzny. On jej od małego, i to dosłownie, uczył tego, jak właśnie kochać swoją małą ojczyznę, jak kochać ojczyznę w tak trudnych czasach, gdy jej jako takiej na mapach nie było. Gdy miała 18 lat, została wydana za mąż, za doktora, pochodzącego z Płocka, ale praktykującego wówczas w Ciechanowie, Jana Chmielińskiego. Mężem działała w Ciechanowie. Tam już od początku rozpoczęła tą działalność społecznikowską. Jako nastoletnia dziewczyna rozpoczęła działalność tą społecznikowską na rzecz społeczności miasta Ciechanowa. Chociażby w tych trudnych czasach. Pamiętajmy, to jest czas, gdy jeszcze państwo polskie nie istnieje. Zakładała bibliotekę i czytelnię dla wszystkich. Po 10 latach no, mąż przenosi się do Płocka, bo tam dostaje angaż lekarski, a ona wraz z nim. I w Płocku rozwija się ten wspaniały talent społecznikowski, bo jest ona obywatelką, właściwie rzecz biorąc, taką zaangażowaną szczególnie w tych dwóch miastach, Płock i Łowicz. Chociaż to o Łowiczu napisała, że okolice Łowicza umiłowałam ponad wszystkie inne okolice kraju. Ale wróćmy do tego Płocka.
działa w Płocku i okazuje się, że tak jak swego czasu, 400 lat wcześniej, święty Józef Kalasancjusz zaczął zajmować się tymi dziećmi, które gdzieś tam biegają beztrosko, zajmują się jakimś łobuzerstwem, są zaniedbane, niedouczone, tak ona zaczęła przygarniać właśnie w pierwszej kolejności te dzieci. Czas bardzo trudny, początek wieku XX, zakłada w ramach działającego Towarzystwa Dziękczynienia, rozpoczyna tą działalność na rzecz właśnie dzieci i młodzieży. Dziś rzecz może niewyobrażalna, ale elementarna rzecz jak łaźnia miejska nie funkcjonowała jeszcze w Płocku i wówczas ona, wykorzystując swoje znajomości, robiła rzecz, no mówię, no niespotykaną dzisiaj. Te małe dzieci, brudne, zaniedbane, dbała o to, żeby była możliwość w bogatych domach wykąpać je co jakiś czas. I wykorzystując te znajomości, te maleńkie dzieciaki w obcych całkowicie domach były właśnie dzięki Anieli Chmielińskiej od, z takich podstawowych, elementarnych rzeczy, jak możliwość skorzystania z kąpieli, miały tą możliwość. Poza tym Aniela Chmielińska zaangażowała się na rzecz młodzieży. To można by powiedzieć, z jednej strony zaszkodziło Płockowi, pomogło Łowiczowi, bo około 1905 roku zaangażowana była na rzecz młodzieży uczącej się w szkołach i była dom rodzinny Chmielińskich, był takim ogniskiem tego ruchu rewolucyjnego walki o szkołę polską w 1905 roku. Jako ta nieprawomyślna musiała Płock opuścić. Wraz z mężem przybyła w roku 1906 właśnie do Łowicza. No i tutaj 30 lat z niewielką przerwą czasu wojny, gdy nie przebywała w Łowiczu, poświęciła się całkowicie dla Łowicza i regionu łowickiego. Tak jak powiedziałem na początku, sama napisała: okolice Łowicza umiłowałam nad inne okolice kraju. To było dostrzegalne na każdym, właściwie rzecz biorąc, czasie, każdym miejscu, bo to jej zawdzięczamy 1906 przybycie do Łowicza, a w 1908 w ramach działalności społecznikowskiej jest jedną z głównych współorganizatorek naszej organizacji, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Jednego z pierwszych w terenie założonych oddziałów Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Dwa lata później, kolekcjonując od samego momentu przybycia na Łowickie, kolekcjonując to, co tutaj oglądamy, te piękne hafty, piękne stroje, rzeźby, wszystko, co właściwie kojarzyło się z kulturą ludową, ona zbierała to i już w 1910 roku otworzyła pierwsze muzeum etnograficzne PTK, eksponując to, co charakterystyczne dla naszego regionu. Potem niestety wojna, 1914 rok i duża część zbiorów muzealnych uległa kradzieżom, rozproszeniu. Po I wojnie światowej na nowo, z jeszcze większym zapałem, zaczęła zbierać to, co udało się zachować. Mało kto zwraca z nas uwagę może, bo wszędzie gdzieś znajdujemy informacje o tym, że właśnie publikacja w National Geographic w 1933 roku rozsławiła Łowickie na cały świat. Zgadza się. Ale National Geographic by na pewno nie zainteresował się regionem łowickim, gdyby nie działania Anieli Chmielińskiej. Bo to nie kto inny, jak właśnie ona rozpoczynała cały cykl artykułów. Nie tylko o tematyce społecznej, ale i o tej tematyce etnograficznej. O tym wszystkim, co najpiękniejsze w naszym małym księstwie łowickim. To ona w różnego rodzaju artykułach, czy w działaniach poprzez wystawy, organizowane jeszcze przed powstaniem muzeum, już w 1909 roku, w pierwszej
takiej wystawie właśnie przygotowane zostały różnego rodzaju wytwory, jak moglibyśmy powiedzieć kolokwialnie, tej naszej kultury ludowej. To ona pierwsza publikowała na temat charakteru właśnie księżaków i już w 1925 roku ukazała się taka książka Księżacy Łowiczanie, wydana w Krakowie. Także już wówczas znana była, że tak powiem, kultura ludowa w całej Polsce. Widzę, że ma pani nawet tą publikację ze sobą, oryginał. Proszę pokazać. Tak jest, jest to publikacja Anieli Chmielińskiej, Łowiczanie, Księżacy, napisana w 1925, wydana przez Orbis, takie biuro podróżnicze, dzisiaj biuro podróżnicze, a wcześniej była to wydawnictwo podróżnicze i w jednym z tych tomików właśnie ta publikacja się ukazała. Dziękuję. No, jeszcze twórcom ludowym proszę pokazać stare dokumenty. Są wygrupowane. Za chwilę, za chwilę. No. Szanowni Państwo, poza tym niespełna 5 lat później ukazuje się druga publikacja, która staje się taką encyklopedią stroju ludowego. Księżacy i ich strój. Dziś nieosiągalna. Publikacja, która kilku, że tak powiem, domach, w kilku prywatnych zbiorach wiem, że jest, w kilku instytucjach naszych łowickich. Mało osiągalna publikacja. No, być może pochylić trzeba byłoby się nad tym, żeby tą publikację wydać, żeby była ona ogólnie dostępna, bo mamy dwa atlasy, piękne atlasy stroju ludowego łowickiego z 1953 roku i obecnie nowy, niedawno wydany drugi tom strojów właśnie po 1953 roku, ale te pierwsze badania na ten temat robiła Aniela Chmielińska w tej publikacji, o której wspomniałem, Księżacy i ich strój. Jeszcze jedna publikacja ukazała się kolejne 5 lat później, z życia księżaków w 1935. Jak pisano o publikacji Księżacy i ich strój, to tutaj zacytuję jednego z wybitnych profesorów dwudziestolecia międzywojennego, który w 1930 roku zapisał: działalność ta nie miała charakteru dorywczego poszukiwania, lecz była to systematycznie długie lata trwające badanie terenu, które w rezultacie dało wyniki bardzo wartościowe. Na materiale zebranym przez Anielę Chmielińską można istotnie polegać. Działanie Anieli Chmielińskiej było docenione przez wiele środowisk, ale zacznijmy od tego, że same władze miasta w roku 1932 uhonorowały Anielę Chmielińską tak zwanym adresem hołdowniczym, gdzie właśnie oddano cały czas tej działalności Anieli Chmielińskiej na ziemi łowickiej. W tym samym roku Aniela Chmielińska została uhonorowana również przez naszą organizację, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, i była ona pierwszą kobietą uhonorowaną przez towarzystwo jako członek honorowy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Była pierwszą kobietą w Polsce. Tu, w tym maleńkim Łowiczu. O niej i o jej działalności odnaleźć możemy informacje w prasie ogólnopolskiej. To nie jest tak, że ona jest tylko i my tutaj, ten patriotyzm nasz lokalny tutaj przez nas przemawia, że tak ją wynosimy na ołtarze. Nie, współcześni jej żyjący właśnie bardzo często przypominali to, co ona zrobiła dla Łowickiego. Gdy zmarła, jak już wspomniałem, na Starym Rynku 5 kwietnia 1936 roku w Warszawie, to wówczas zgodnie i z jej wolą wyrażoną wcześniej, zgodnie z jej słowami, o których powiedziałem, że okolice Łowicza umiłowała ponad inne okolice kraju, delegacja z Łowicza, mieszkańców ziemi łowickiej, pojechała do Warszawy, aby spełnić testament Anieli Chmielińskiej i aby została ona pochowana na tej ziemi, którą tak umiłowała. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dokładnie 7
kwietnia. Po nabożeństwie żałobnym, gdy orszak wyszedł z katedry łowickiej, wówczas kolegiaty łowickiej, zatrzymał się mniej więcej w tym miejscu, w którym my zebraliśmy się na początku. Bo po przeciwnej stronie, w gmachu dzisiejszego centrum powiatowego, centrum turystyki, nie wymienię pełnej nazwy obecnej tego centrum, tam mieściła się siedziba muzeum. I z tego balkonu profesor Władysław Stanio właśnie wychwalał zasługi i przybliżał to, kim była Aniela Chmielińska. Następnie barwny orszak, określone jest, że tysięcy mieszkańców Łowicza i ziemi łowickiej przybyli tutaj na cmentarz i w tym miejscu, w grobie, w którym wcześniej, w 1918, złożony został jej mąż Jan Chmieliński, została złożona również Aniela. Jak widzimy, słowa działaczka oświatowa, o tym wspomniałem, twórczyni Muzeum Etnograficznego. To jej muzeum dzisiejsze, jest z nami pani dyrektor, zawdzięcza bogate zbiory. To dzięki temu Łowickie znane jest w Polsce, na świecie i wielu turystów, my coś na ten temat wiemy, przybywa tutaj do Łowicza, żeby właśnie to, co charakterystyczne dla kultury łowickiej, kultury ludowej, zobaczyć. Przytoczę słowa, które bardzo wymownie też mówiły o tym, jak działała Aniela Chmielińska. I to są słowa wymienione przez wielkiego działacza społecznego z okresu początków Rzeczypospolitej, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, Teofila Kurczaka, byłego posła, wówczas posła na Sejm Rzeczypospolitej, ten pierwszy Sejm po odzyskaniu niepodległości, który pisał: jak jasny duch szła od chaty do chaty, od wsi do wsi łowickiej, niosąc dobre słowo, kształcącą książkę i poratunek w biedzie. We wspomnieniach pośmiertnych w jednym z czasopism ogólnopolskich ukazały się też takie słowa. Jej zasługą Łowicz ze swoimi skromnymi możliwościami stał się jednym z ośrodków turystyki w Polsce. Dzieło to, miejmy nadzieję, na długo przetrwa swoją twórczynię. Kto jednak będzie zbierał owoce tych prac, niech pamięta, czyje ręce uprawiały nowiny pod ten siew. Dziś dzieło Anieli Chmielińskiej kultywujemy my wszyscy. Nie zawłaszczamy sobie, że to my jesteśmy ważniejsi. To są twórcy ludowi. Trzeba pamiętać, Aniela Chmielińska w trudnym czasie biedy zorganizowała dzięki bezzwrotnej pożyczce z urzędu powiatowego coś, co dzisiaj byśmy nazwali biurem pośrednictwa pracy. Około 50 księżanek z chałup łowickich pracowała i wykonywała wzory takie, jak były te staromodne, starołowickie, a następnie sama pani Aniela rozprowadzała to po całym kraju. Sprzedawane było to, płaciła gotówką za każdą wykonaną pracę i sprzedawane to było po całym kraju, ale nie tylko, bo te wyroby, trzeba pamiętać o tym, trafiały do Francji, trafiały do Anglii, a nawet do Ameryki. Twórcy ludowi, zespoły ludowe, które dzisiaj kultywują, to dla nich taką ikoną jest na pewno Aniela Chmielińska, ale no była ona takim przykładem, wzorcem dla nas wszystkich, pokazującym, jak właśnie poświęcać się dla swojej małej ojczyzny, jak odnajdować się właśnie w różnych czasach, w różnych okresach zawirowań, jak odnajdować się właśnie w tych swoich małych ojczyznach i jak te ojczyzny pięknie kochać. Dzisiaj z nazwy
Ideę Anieli Chmielińskiej kultywuje Łowickie Muzeum, gdzie jeden z działów etnograficznych nosi właśnie jej imię i koło przewodników łowickich, również noszące imię Anieli Chmielińskiej. Myślę, że postać wybitna. Mam nadzieję, że pani Aniela byłaby zadowolona, że tak wiele tego, o co dbała, żeby przetrwało, jest tutaj z nami. I to w młodym pokoleniu, w średnim pokoleniu, w starszym pokoleniu, wśród najmłodszych i najstarszych. Także serdecznie dziękujemy w imieniu organizatorów za wasze uczestnictwo w tym właśnie Marszu Pamięci Anieli Chmielińskiej. Myślę, że jej postać nie będzie, mam nadzieję, że nie była, ale na pewno nie będzie obca. Miodym na duszę glono zwiejsko mowa do bólu prostą i jak rzepa zdrowo, wolno od wszystkich jest naleciałości, korzeniem polskości. To się nią upojejmy, poznawać ją, młodym dejmy jej melodia. Kwiaty składa delegacja powiatu łowickiego i instytucji podlegających pod powiat łowicki. Pan starosta Krzysztof Figat i pani dyrektor liceum Dorota Urbańska. Kwiaty składa pani Marzena Kozanecka-Zwierz, dyrektor muzeum w Łowicku. Pan burmistrz Krzysztof Jan Kaliński i radni miejsc. Delegacja Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Łowiczu. Zespół śpiewaczy Księżoki i twórcy ludowi kultywujący tradycję łowickiego. Młodzież zespołu szkół imienia Jana Pawła II pod numerem 7 zawsze pamiętam. Przepraszam, jeśli niewłaściwie podałem nazwę. No i tutaj już będę pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Józefa Chełmońskiego.